Słuchajcie, taki mały żarcik. Żegnałem się w poprzednim odcinku, ale tak naprawdę pan wcześniej powiedział mi, że jeszcze mają jedno piętro klocków. Także tutaj zaraz zobaczycie. Przecież sami widzieliście, że nie ma wszystkich zestawów na dole. Powiem wam, że ten sklep wyhaczyłem, naprawdę jest przeogromny. I chyba najlepszy, jeżeli chodzi o Hongkong. Także link do sklepu tego w Hongkongu podam pod filmem. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś podróżować sobie do Chin, do Hongkongu zwłaszcza, no to wtedy możecie jak najbardziej odwiedzić ten sklep. Jest naprawdę super, obsługa jest fantastyczna i powiem wam szczerze, no mają wszystko, co jest tak naprawdę dostępne na rynku. Mają też sporo właśnie takich unikatów, tak jak dom Simpsonów i sklep również z serii The Simpsons. Co tutaj ciekawego jeszcze mamy? No mamy brickheadsy. Nie rzuciło mi się coś szczególnego, czego nie mam. Też trochę książek Star Warsa. O, zestawy Gwiezdnych Wojen. Mamy duże zestawy soku Millennium, który już złożyłem, pokażę wam za jakiś czas. Tu mamy soku Millennium, tą większą wersję. Ona kosztuje tu 6300 Hong Kong Dollars, czyli 3150 zł. Jest trochę tych zestawów takich, zaraz wam odejdę. Tych nawet starych, które już nie są dostępne w sprzedaży przez sklepy. Gdzieś trzeba wyhaczać na Allegro bądź na innych gdzieś sklepach. Ten zestawik mi się podoba. To jest Ewok Village. Znamy to. Tu jest też fajny zestawik. Mamy sokoła, mamy porga. No i co? O, tu wam pokażę miejsce, gdzie składają klocki. Wszystkie zestawiki sobie składają, później robią wystawki. Widać, że sklep zajmuje się również handlem. Także też planuję tutaj coś zakupić. Zestaw Scooby-Doo 550 Hong Kong Dollar, czyli 225 zł. No powiem wam, że wszystko to jest dostępne. Z tych Turtles nie widzieliście pewnie tych zestawów, bo one już nie są dostępne również w sprzedaży. Gdzieś tylko można je wyhaczać. Ultra Agents, też ciekawe klocki. No tutaj mamy Bionicle, ale to już z Bionicla, nie wiem czy ktoś bawi się Bioniclem. Słuchajcie, tutaj dla naszych youtuberów spójrzcie, jakie fajne zestawiki Hobbitów. Tu wszystko jest dostępne, powiem wam szczerze. Jest zestawik The Goblin Knight Battle, The Goblin King Battle, nie Knight. Moja pomyłka. Małe zestawy Star Warsa, zobaczmy. No powiem wam, że te zestawiki 120 Hong Kong Dollars, no to 60. To można już za 4 dychy u nas kupić w Polsce. Tu jest jakiś zestawik Old Republic. Mamy trochę klocków na części.
Klocuchy są. Minifigurki, naprawdę fajna sprawa. Tutaj mamy angielskiego dżentelmena, tu mamy strażnika też angielskiego. No powiem wam, sklep robi wrażenie. Zestawiki, jakby ktoś chciał kupić Indiana Jones. Lego Jurassic, Jurassic starsze wersje i nowsze Ghostbusters, dwa zestawy. Tutaj mamy Lone Ranger, Prince of Persia. Oraz Piratów z Karaibów. Powiem wam, że jak widzi się te wszystkie zestawy, tam jeszcze są statki. Jak się widzi te wszystkie zestawy, to tak naprawdę najchętniej chciałoby się mieć to wszystko u siebie. No, ale to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. Sokół Millennium, ogromna wersja. Tutaj na to poluję, to jest fajne, też duży zestaw. Znaczy poluję, czekam na jakąś wyprzedaż i to kupię tak naprawdę ten zestawik. Tu mamy zestaw, właśnie powiem wam szczerze, te zestawy jakoś fajnie wyglądają, tak jak wam mówiłem, ten pork czy co ja tam jeszcze mam. No coś tam mam, nie pamiętam teraz. No to te zestawy fajne są na półkę jako dekoracje i tak naprawdę tylko to, tym za bardzo się nie pobawimy. Natomiast no klocki, zestawy, zobaczcie tutaj, no świetne. Powiem wam, chyba fani Gwiezdnych Wojen, tak jak ja. Zobaczcie, jaka baza fajna. Tutaj całe takie zestawy. Właśnie zacząłem u siebie robić taką makietę. Powiem wam, długo schodzi, bo za każdym razem to jest tysiąc innych pomysłów, jak to zrobić. Ale kiedyś myślę, że skończę. No zobaczymy. Na razie jakoś myślę, biję się z koncepcjami różnymi, jak to zrobić, żeby było fajnie i ciekawie dla was. Słuchajcie, no sorry za te odbicia, ale takie światło. Niektórych rzeczy nie będzie widać, ale to sobie zatrzymajcie film i wtedy możecie sobie przybliżyć, zobaczyć, jeżeli coś was zaciekawi. Słuchajcie, tutaj spójrzmy na te statki. To są jakieś statki wojenne, powiem wam, fajne. To myślę, że to jest koncepcja własna użytkowników. No mamy Apokalipsburg. Tu jeszcze z fajnych takich rzeczy, to co na początku widzieliście, Harry Potter. Po zaświetleniu mam jakiś problem. Harry Potter, też bardzo fajnie to wygląda. No powiem wam, że świetne zestawy. Jest masę fajnych rzeczy. Ja to z takich sklepów to muszę szybko wyjść, bo od razu widzę rzeczy, które chciałbym kupić, których nie mam. I od razu chciałbym wydać kasę. A tutaj trzeba czasami pomyśleć, bo są ważniejsze wydatki. A można poczekać. No klocki nie uciekną, zawsze kiedyś można je kupić. Taniej, drożej, ale można. Lepiej taniej, nie? Ale słuchajcie, tutaj jeszcze taka wystawka minifigurek. No i co? I na tym już naprawdę kończę naszą podróż tutaj po tym sklepie. Wszystko pięknie, fajnie wygląda.
No i dzięki uprzejmości tutaj właścicieli i pracowników mogę nakręcić ten film. Ludzi bardzo dużo przychodzi. Każdy coś tam wychodzi z jakimś zestawem, także naprawdę wart polecenia sklep. Pozdrowienia dla wszystkich. Słuchajcie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć.